Powiedzmy, że mamy wektor jednostkowy i i w kierunku poziomym jego składowa to 1 trzecia, a w kierunku pionowym jego składowa to pierwiastek kwadratowy z 8 przez 3. Nie widać na pierwszy rzut oka, że jest to wektor jednostkowy, ale możemy to łatwo sprawdzić. Moduł wektora i wynosi pierwiastek arytmetyczny z sumy kwadratów składowych, wynika to bezpośrednio z twierdzenia Pitagorasa, czyli 1 trzecia do kwadratu plus pierwiastek z 8 przez 3 do kwadratu. To się równa pierwiastek z 1 dziewiątej plus 8 dziewiątych. I pewnie widzicie już, jaki jest wynik. To się równa pierwiastek z 9 dziewiątych, a to się równa 1. I teraz wiemy już na pewno, że jest to wektor jednostkowy. Powiedzmy teraz, że podoba nam się kierunek i zwrot tego wektora, ale nie chcemy, żeby jego moduł wynosił 1. Chcemy znaleźć taki wektor V, który będzie miał ten sam kierunek i ten sam zwrot, jak wektor jednostkowy i, ale jego moduł będzie wynosił 11. Jak zdefiniować wektor V? Jak go opisać? Można na przykład tak, że przeskalujemy każdą ze składowych wektora i, pomnożymy razy 11, i takie nowe składowe będą określać ten sam kierunek i ten sam zwrot, ale moduł będzie 11 razy większy. Jeżeli zaczniemy od modułu równego 1, to po pomnożeniu razy 11 nowy moduł będzie wynosił 11. Gdybyśmy chcieli zachować tylko kierunek, czyli wektor leżałby na tej samej prostej, ale nie interesowałby nas jego zwrot, mógłby być przeciwny, to moglibyśmy w takim przypadku pomnożyć obydwie składowe wektora i również razy minus 11. Ale powiedzmy, że chcemy zachować i kierunek, i zwrot. Możemy zapisać, że wektor v równy jest 11. Razy i w nawiasie składowe wektora i 1 trzecia i pierwiastek kwadratowy z 8 przez 3. Mnożymy w ten sposób wektor razy liczbę. Mówiąc inaczej, razy skalar. To jest wielkość skalarna, nie wektorowa, a to jest wielkość wektorowa. I to się równa 11 trzecich i druga składowa 11 pierwiastków z 8 przez 3. W ten sposób mnożymy wektor razy liczbę. Mnożymy każdą ze składowych razy tę liczbę. Przy takim mnożeniu wektor wydłuża się w tym samym kierunku i z tym samym zwrotem. Takie pomnożenie wektora razy liczbę nie zmienia ani jego kierunku, ani zwrotu. Chyba, że jest to liczba ujemna, wtedy zmienia zwrot i nie zmienia kierunku. Jeżeli moduł wektora wynosił 1, to teraz wynosi 11 w tym samym kierunku i z tym samym zwrotem. Długość wektora V. Można sprawdzić arytmetycznie, wystarczy ją obliczyć na podstawie tych składowych, tak jak obliczaliśmy tutaj dla wektora jednostkowego.